Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj przed kolegiatą, mogę tak powiedzieć, w Tarnogrodzie, tak? Kościołem pod wezwanie. Przemienienia Pańskiego. Witamy proboszcza seniora, szlachetnego. Proszę mi przypomnieć imię Grzegorza, ale Pruszkowskiego, herbu Prus. I ksiądz proboszcz, prosiliśmy go z serca, jako Fundacja Bractwa Leszczyńskiego i Sejm Walny, żeby coś powiedział o parafii, bo przecież zna ją od podszewki. O kościele, o parafii i o obrazie Matki Boskiej Dzikowskiej. Bardzo proszę. O Dzikowskiej to najmniej wiem. Najmniej, ale to proszę o kościele. Czy o parafii? Więc ten kościół to jest z XVIII wieku. Tu był poprzednie były kościoły. W tym samym miejscu, tak? Tutaj? Tak, mniej więcej. A Konfederacja Tarnogrodzka gdzie była zawiązana? Nie wiadomo. Tego nie wiem. Dopiero będę badał. Dobrze, spokojnie. I taka rzecz, że jest kościół jeszcze drugi, drewniany, Świętego Rocha. To może tam. XVII. O, to może tam. Tam, ten drewniany. No. Ten kościół został zbudowany w XVIII wieku. Pod Lwowem gdzieś jest podobny. Ten sam inżynier budował. No więc tu jest przeniesiony pierwszy ołtarz z kolegiaty zamojskiej. O, chyba założyć. Piękny jest, bo byłem w środku, przepiękny. Jan Zamojski, hetman. Tak. Tak, i kanclerz, Katorego i tak dalej, który był przyjaciel. Tak. Przeniósł, on w ogóle miał pragnienie, żeby powstało biskupstwo. Aha. Spełniło się czasem. Spełniło się, tak. Byliśmy u biskupa Mariusza Leszczyńskiego. A ty tak. Ale pomocniczego, tak. Byliśmy przedwczoraj. Wczoraj. To dobrze się trafiło. Tak. No to bez imieni, tak? Tak. Ale historyk jest on. Tak. Więc coś o tym Zamojskim jest. 1605 roku. Tak, 1605, tak, bo jest pomnik w Zamościu na koniu z buławą Zamojski. Tak. A syn Pany Tomasz, tak. 43. Byliśmy na wesołych kryptach. Tak, więc jeszcze 3 lata ten ołtarz, który tutaj jest, jeszcze oglądał. Jeszcze oglądał ten ołtarz, tak, jeszcze 3 hetman. Lata. Był on był z którego, z katedry, nie, z którego kościoła przeniesiony? Z kolegiaty. Tak? Z kolegiaty. Z katedry. Katedry, popatrzcie. I on jest bardzo piękny. I tu były, to są 3 obrazy Tintora. Tak. Oryginały? Tak. Tak? 2 są oryginały, tak. To lepiej może tego nie mówić, co? Bo to wytniemy. 8 lat gdzieś na Podlasiu. Ale Tintoretta, 2 obrazy. Jeszcze Jan Zamojski i w katedrze Zamojskiej są jeszcze chyba 3 Tintoretta. Tintoretta, tego nie wiedziałem. No i bardzo pobożny był ten Tomasz. Tomasz Zamojski, tak. Założyciel Tomaszowa. Tomaszowa, tak? Goraja, Szebrzeszyna, Batorza. Tak, to jest całe tu ziemię Zamojskich były. Tak, bo Jan Zamojski 4-krotnie się żenił. Po pierwsze 3 żony poumierały bezdzietnie. A 4. była Barbara Stanowska. I stąd chyba herby u góry jest Jelita. Jelita, tak, to jest Zamojski. Tak, a na dole jest Czarnowcy, niebieski, na niebieskim księżyc i gwiazdy takie. Wiem. Tak są złączone. Tak. Mogę coś przypomnieć, ale zaraz przypomnę. Zobaczmy, ja nie znam Czarnowskich. Więc ja bardzo proszę, żeby panowie kiedyś wpadli do mnie. Przyjdziemy na dłużej, tak. Tak, to wtedy bardzo dużo. Jak będzie cieplej. Tak, i nawet mam. Ale myśmy tu przyjechali, drodzy Państwo, my mamy naprawdę ogromną przyjemność. Tu nie ma przypadku, to była opatrzność. Opatrzność to wielka opatrzność, która nas tu sprowadziła, no ksiądz pewnie regularnie chodzi tutaj, ale że my o tej godzinie, bo musimy być wcześniej, później akurat tak, bo jedziemy z Zamościa dzisiaj, jedziemy w kierunku Rzeszowa. A ksiądz się źle poczuł, musiał wyjść. A ksiądz się musiał źle poczuć, nie ma przypadku. Proszę Państwo, kopalnia Wiezy, ksiądz na pewno tu odwiedzimy, ale tak no, z Konfederacji Tarnogrodzkiej 1715 roku pod Ledwowskim, który stworzył tą konfederację w przeciwie do Sasów, prawda? Nie zgadzał się z saskimi wojskami, które tu w całej Polsce i chciał je przegonić, a wprowadzić na tron z powrotem Stanisława Leszczyńskiego. Niestety zakończyło się to 2 lata później Sejmem Niemem 1717, czyli pozbawieniem władzy właśnie hetmanów, ograniczeniem sejmikowania i tak dalej, czyli wielkim nieszczęściem dla Polski, ale sama konfederacja była bardzo szlachetna i był bardzo szlachetny. I tutaj, albo w tym kościele, albo w kościele, bo on jest starszy niż 1715? Chyba nie. Chyba nie. Nie, musi być starszy, skoro jest obraz Zamojskiego. Ja te wszystkie dane mam wieczne. Dobrze, nie, spokojnie. Mam ksero i wszystko. Ale to możecie Państwo sobie też w internecie, to nie o to chodzi, żebyśmy pamięcią epatowali. Tylko pamięć o nie, to jest wikariusz, to wikariusz. Dziękujemy na razie, do następnego zobaczenia.